Kalendarz Kokardeczka Łączy 2023 jest już gotowy. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne. To efekt pracy ponad setki osób, które w październiku wzięły udział w sesji zdjęciowej. Kalendarze są cały czas dostępne, co prawda już w bardzo małej ilości, ale już tutaj mamy potwierdzone, że jeżeli trzeba będzie, zrobimy dodruk. Można je zamówić na naszej stronie, na Facebooku, na naszym fanpage'u, albo przyjść tutaj na miejsce do naszego magazynu i tutaj również zapłacić, albo odebrać, a zapłacić pieniążki bezpośrednio na zbiórkę. To była trzecia akcja. Pieniądze z poprzednich trafiły między innymi do Ingi zmagającej się z SMA, małego Bartka, Dimy, Roxany, a także uchodźców z Ukrainy. Sami przyjęliśmy rodzinę pod patronat tego kalendarza i właśnie z tego kalendarza zostały rozporządzone pieniążki na żywność, mieszkanie, odzież. Mogliśmy wziąć całą rodzinę, z którą pojechaliśmy na zakupy i nie tylko dać, ofiarować im pomoc finansową, ale też ten spokój, bo spędzaliśmy z nimi grille, czas na basenie i wiele innych. Mogliśmy zabrać od nich tę troskę. Krzysztof Weder i jego siostra Agnieszka zbierają pieniądze nie tylko ze sprzedaży kalendarzy. Udało się także sprzedać zdjęcia zrobione podczas październikowej sesji fotograficznej. Wówczas wzięło w niej udział ponad 100 osób o różnych profesjach z wielu krajów Europy, między innymi z Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Norwegii. Wiemy, że już 1/3 kwoty zostanie przekazana na osobę, która od 3 lat sama tworzyła tą zbiórkę, sama pomagała, przelewała pieniążki. Niestety doszło do niefortunnego zdarzenia. Dom, w której przebywała jej córka wraz z dziećmi, z wnuczkami, spłonął. Mama leży na intensywnej terapii, w śpiączce. Dzieci są poparzone 3. stopnia. Zbieramy pieniążki na pomoc dla tej rodziny, na to, żebyśmy mogli odbudować dom w podstawowych warunkach. Zbieramy również pieniążki na rehabilitację i na pierwszą pomoc dla całej rodziny. Osoby, które chcą nabyć kalendarz i w ten sposób wesprzeć akcję charytatywną, mogą to zrobić za pośrednictwem serwisu zbieramy.pl. Zbiórka nazywa się Kokardeczka Łączy Kalendarz 2023. Kalendarze można odebrać osobiście w siedzibie Kokardeczki przy ulicy Wróblewskiego 12 w Policach lub wysyłkowo. Szczegóły zakupu dostępne są na profilu facebookowym.